Po zalogowaniu na moje GS1 należy wybrać rejestr numerów, rejestr produktów, moje produkty. Moje produkty jest to zakładka służąca do aktywacji numerów GetIn oraz do zarządzania wcześniej dodanymi numerami GetIn na platformę moje GS1. W celu dodania nowego numeru GetIn należy wybrać Dodaj nowy. W celu dodania numeru GetIn na opakowanie zbiorcze jednorodne typu karton musimy wybrać rodzaj produktu. Opakowanie zbiorcze jednorodne do sprzedaży hurtowej. Uwaga, należy pamiętać, że jest to kod tylko i wyłącznie na potrzeby magazynowe. Nie jest on detaliczny, także nie będzie on szczytywany przez kasy. Należy również pamiętać, że jest to opakowanie zbiorcze jednorodne. Czyli może być w środku tylko i wyłącznie jeden typ produktu. Tutaj tworzymy hierarchię opakowaniową. Także przed nadaniem i aktywacją numeru GetIn 14 musimy nadać i aktywować numer GetIn 13 na sztukę produktu, który mamy w środku. W związku z tym, że tworzymy hierarchię opakowaniową, należy wskazać produkt, który jest w środku za pomocą numeru GetIn lub nazwy produktu. W moim przypadku będą to chipsy ziemniaczane solone 200 g. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie atrybuty obowiązkowe zostały przepisane z podstawowego numeru GetIn, który jest na sztuce produktu. W takim wypadku wystarczy uzupełnić liczbę sztuk produktu w opakowaniu. W moim przypadku w kartonie będę miała 10 paczek chipsów. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób utworzyła nam się nazwa ustandaryzowana naszego produktu. Mamy informację, ile mamy sztuk produktów w kartonie i jaki to jest produkt. Tak uzupełnioną kartę produktu możemy zapisać. To wszystko nadaliśmy i aktywowaliśmy numer GetIn na opakowanie zbiorcze, jednorodne typu karton.